ustaliliśmy warunki kontraktu. Mało tego, tego samego dnia spotkał się Pogorzelczyk z Sławkiem Peszko i chyba z nim już wtedy parafowali umowę. I Sławek stał się piłkarzem Lecha, natomiast moją ocenę miał komitet transferowy Lecha przeprowadzić, a tam było chyba pięciu działaczy, w tym syn właściciela klubu, świętej pamięci Czyżniewski, były sędzia, Franciszek Smuda, Pogorzelczyk i ktoś tam jeszcze, już nie pamiętam. I chyba coś tam nie klikło, ponieważ klub, mając jakiś ograniczony budżet, uznał, że to, co ma mi zapłacić za kontrakt, to woli wydać na transfer młodego chłopaka ze Znicza Pruszków, Lewandowski ponoć się nazywał. Nie ukrywam, że trafili. Natomiast wiem, że Smuda zabiegał o transfer i Lewandowskiego, i mnie.